Prekariusze wszystkich krajów Syryjni starzyści, pracownicy tymczasowi, młodzi bezrobotni W Europie rośnie nowa klasa społeczna bez perspektyw na dobrobyt i awans Istnieje także w Polsce i ma już swoją nazwę Prekariat Wawrzyniec Smoczyński W Polsce wyrosło pierwsze syte pokolenie jak wynika z rządowego raportu Młodzi 2011, Polacy między 15 a 34 rokiem życia upodobniają się do rówieśników z Europy Zachodniej, są otwartymi hedonistami i namiętnymi konsumentami dóbr, mają luźny stosunek do instytucji małżeństwa, pielęgnują swój indywidualizm, ale chcą też być użyteczni dla ogółu. Relacje z ludźmi cenią na równi z wysokim poziomem życia mają wielkie ambicje, chcą mieć dużo pieniędzy, dobre wykształcenie i wysoki prestiż, ale też ciekawą pracę, wartościowe przyjaźnie, barwne życie, a z czasem udaną rodzinę. Już teraz młodzi czerpią z życia pełnymi garściami, a oczekują od niego znacznie więcej. Za filar przyszłego dobrobytu i szczęścia uznają pracę, ale ze znalezieniem zatrudnienia i zdobyciem dobrej posady, mają rosnący kłopot. Młodzi Polacy między 18 a 34 rokiem życia stanowią ponad połowę zarejestrowanych bezrobotnych, a bezrobocie wśród młodzieży jest dwukrotnie wyższe od średniej. Połowa zatrudnionych nie pracuje w wyuczonym zawodzie, a studia wyższe nie gwarantują już etatu ani dobrej pozycji społecznej. 62% młodych chałturzy na umowach tymczasowych, nowicjusze na rynku pracy zaczynają od darmowych staży, często przypominających pracę etatową.